25 lutego w gminnej hali sportowej w Białym Dunajcu odbył się rejonowy etap Mistrzostw Polski w halowej piłce nożnej służby liturgicznej. W wydarzeniu wzięło udział 230 ministrantów i lektorów z 8 podhalańskich dekanatów. Organizatorem był ksiądz Arkadiusz Zych. W czynną pomoc włączył się także administrator gminnej hali sportowej w Białym Dunajcu Andrzej Bielecki. Nad zasadami fair play czuwał sędzia Marek Sosiński. Rozgrywki zostały podzielone przez organizatorów na 3 kategorie: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce wywalczył Ludźmierz. W kategorii gimnazja na pierwszym miejscu znalazły się Stromowce Wyżne. Natomiast w kategorii szkół średnich pierwsze miejsce zdobyła służba liturgiczna z Jabłonki. Zwycięskie drużyny z każdej kategorii awansowały do etapu diecezjalnego w Krakowie.